No i mamy pogodę, słuchajcie. Gdzie my jedziemy, chyba teraz? Zdradzisz coś? Do Roberta. Do Roberta jedziemy. A co będziemy tam robić? Powiedz. Nie wiesz? Pamiętasz? Czym jeździ Robert? O, 7 lata. I trójkołowcem. Tak. Trójkołowcem. Nie trzy, tylko trójkołowcem. Pamiętam. I co, damy mu się golnąć kładem 180? No nie wiem, no bo... No to mod jest, nie? No jest, no. Nauczysz go kładem? Ty to tam dzielisz. No ale ty lepiej, ty lepiej. Ale ładny most. Tramwaje. No słuchajcie, zarażamy tym enduro, co? Wszystkich. Nie sądzicie? Nie, na pewno nie. Nie, nie zarażamy? Nie. Zarażamy. Czemu? Niby. Zarażamy. No jak? A czemu nie? No promujemy ten sport. W sumie tak, bo ten Adaś. No. Już taką ma ten. A ilu innych jest jeszcze? Jedziemy, jedziemy, nie śpimy. Chorab. Chorab, kierunek chorab. Czy my dojedziemy? Pachołka nam tu powiesił na drzewie. No nie widzisz pachołka? A widzę. Nieźle, nie? Numery. To jedziemy dalej. A ja wiem o co z tym pachołkiem. O co? No jak zwykle zabłądziliśmy, nie? Prawie muchę zabiłem. No, mucha lata nam tutaj. O. Nie chcę wylecieć. Ale tu już coś mi to, coś mi mówi. Ten teren, że zabłądziliśmy. No, chyba tak. No. A to Google Map włączyłeś? Tak, Google Map. Co, pomogło nam coś? To w prawo. Gdzie? No w prawo masz skręcić. Tu. No. Tu? No. Nie, nie jechaliśmy tak. Ale to jest chyba tu. Śmieci wyrzucają na jak drogę. Jak tu dojechać do nich? A śmieci na drogę wyrzucają. Co, mam patrzeć, co oglądałem w telewizji? Co to Kuba jest? Co to będzie? Psi patrol? A kot leci. Zobacz. Psi patrol jest. Psi patrol. Kot. Przy lesie. Patrz, tam się ktoś wybudował. Taki domek. Ale fajny. Fajny domek. Ale fajny domek. A tu takie tyci mini, patrz. Tu chyba jakiś cmentarz jest stary. O, stary cmentarz. Ty jeszcze przy starym cmentarzu cię wybudowali, no. Nie no, stary cmentarz, naprawdę. O, zobaczcie, tu pomniki są. Drzewek. A to chyba jakiś, nie wiem, wojenny, po niemiecki. Jak tam Google Maps? Google Maps są wspaniałe. Powiem wam szczerze, nie wiem gdzie jesteśmy. Ale jest ładnie. Ale jest ładnie. Ładnie, ładnie, no, podjazdy ładne. Takie górki. I zobaczcie, jak ludzie mieszkają, gdzie mieszkają. I psi patrol oglądają. Dają. Patrz, jaki kamper stary. Wojskowy jeszcze. O, niemiecki. A tu ognicho mają. O. O, to jest chyba jakiś... Tu grób chyba wykopali komuś. Nie wiadomo. Uuu, ty zbiewamy stąd. To jest... To już poznaję to. Księżyc! Księżyc! No to... Zachód słońca! A my dzisiaj do domu dojedziemy? Zachód słońca! Nie. Paliwa mamy na 170 km. O, no to starczy. To jeszcze trochę tu pojeździć. Tak, jeszcze trochę można tu pojeździć. Tu jaki mały domek ktoś sobie wybudował. Ale piękny. Tam garaż ktoś postawił. Nieźle. 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 Mieszka w Toruniu i postawił sobie garaż samochodu, nie ukradnie. Ładnie idzie po sobie. A tu patrz. Może dokończy budowę kiedyś. A patrz, tu coś jest.
stary, jakby, tu jakby jakiś dźwig przyjechał i to zniszczył. No. Z gabieliny. Może tu duchy mieszkają. No, mi się wydaje, że to jest las duchów. Ty, Tomek, to żeby za dnia jeszcze stąd wrócić, bo tu już się widzę, że się ściemnia. No. Mieliśmy zaraz być w domu. Tam już od dawna za nami czekają. Za kilometr tam będziemy. Za kilometr. O, słuchajcie, dobra informacja. A za kilometr mamy dojechać do celu. Ale nie sądzę, że za tyle będziemy. Trochę buja tym busikiem. Tu są góry, no fajne, ale to jakieś górki nawet. Tu jechaliśmy, tu te psy były wtedy. Ty, ja to kojarzę, pamiętasz? Jakie psy? No tu latały takie bezpańskie psy, jak wilki. I tu w lewo będzie. Ty, no widzisz? Nie jest źle, Tomek. Panikować. Nie, tam nie ma co panikować, nie jest źle. Google Maps nie jest takie złe. No ale tu teraz jeszcze mamy 10 km prostej i już będziemy na miejscu. No, to nie rozpędzaj się, bo to wiesz, żeby czasami mi dynka o sufit nie uderzyła. Dynka o sufit. No, mówię ci. Dynka. Widzę, że towarzystwo odpoczęte, nie, nam się oczy, wiesz, jak sępy teraz takie jesteśmy, wiesz, te grysy przyczajone. Patrz, jaki dom wielki! Bo to jest chrust. Jaki dom! To jest chrust. Słuchaj, teraz jak po prostu jesteśmy w zagrożeniu, bo nie wiemy, czy trafimy, czy nie, to tak się nam wyłoszczyły wszystkie zmysły, nie? Nie sądzisz, tak jak na enduro? No. Ale powiem wam coś o torze motocrossowym. Nie wiem dlaczego, ale no nie lubię motocrossu. Czemu? Lubię, no, lubię enduro. Hard enduro. Tak, hard enduro, enduro. Super enduro, ale jakoś tor mnie... No, a super enduro to? Przez belki. Przez płody. No i dojechaliśmy, nie? Jesteśmy! Nie. Tak. Tak, tylko że my wtedy od tamtej strony przyjechaliśmy. Tak. Jesteśmy... W kartuzach. Kropka.pl, ty jesteś. I tu pamiętasz, Kuba, było ognisko? Tak, tu było ognisko. I śpiewy, tańce. Śpiewy, tańce, hulanki, swawole. I wjeżdżamy tam, podsamy ten. I jest. A dzisiaj spokój, bociek. Kołkana nie ma. My nie trafimy. My nie trafimy. O, trójkołowiec Roberta jest. O, może... Tomek, to ty wysadzaj kłada. Ubieraj się. I moją MRF. Będziesz latał bokiem. Ja? Nie ty. Ja. Ty nie, Tomek. Jak ta mucha nie wyleci, to ona jest jakaś dziwna. Aj, nie wiem. Piesek. Dawaj. Piesek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuba, jaki grzeczniutki. Chodź. Co to jest za jakiś... No, pies szczek. Dzień dobry! Dzień dobry! Robert cię ubierze, żeby przejechać się kładem? Chodź. Dobrze, idę. Siema! Dzień dobry. Siema. Siema, dzień dobry. Siema. Siema, byku. Ty się ubieraj, bo na kłada idziesz. No, naprawdę. No dobra. A co, nie wierzysz? Nie? Nie do wiary? No nie do wiary. Nie do wiary. A powiem ci, że jak będzie ciepło, to przyjedziemy. No. Mówiłeś, że jeździłeś już kładem, nie? No. Tylko teraz mi powiedział, że z tyłu siedział, nie? No to teraz będziesz siedział z przodu. I sam. Mówi, a jak jechać? 650. Co? Chłopcie, posadził pierwszy raz na 650, bo jedynie możliwe. No. Bartek oczywiście, bo to automat. Mówi, ty, automat, nie automat, ale to 650 jest pojemność, nie? No. On mówi, z tyłu siedziałem. Nogami się przytrzymasz? Tak ukurczysz? Na radę. No. To jest automat. Delikatnie gazu. Do przodu. I wiesz, te najmniejsze drzewka, nie? Nie, tak tutaj, po tym, po... No, po prostym, nie? O.
Tylko się nie, a my znowu zabłądziliśmy, nie? I ja mówię, ty, to jeszcze trochę to Robert nas tutaj wyprzedził w tym lesie. A to od Olka jechaliście, nie? To, nie, to Tomka trzeba się spytać. Teraz od Cyganika. To twój kociu? Grzeczny czy niebezpieczny? Nie, grzeczny. Grzeczny. No to pakuj się. Lecimy. Jakim raptorem będzie pędził? Kajo 180. Nie ma lipy. Tomek też będzie jeździł. O, dojedziesz sobie. Na są. O, no duże są. Normalnie pełnowymiarówka. Patrz, Kuba ci już odpalił. Duże są, nie? Czyli Robert nie wierzył, że przyjechaliśmy. Żebym nie jechał układem. Siema. Kajo 180. Tomek, pokaż jak się tym jedzie. Kuba, wytłumacz Robertowi. Gdzie ma gaz? Musisz wytłumaczyć. No dobrze. Tu jest... Robert, patrz. Tu jest gaz. Delikatnie, nie? Delikatnie. Tu się zmienia biegi, no to ręka. Hamulec masz przednie, tu dwa. Tu są dwa hamulce. No, tu sobie hamujesz, nie? Przód i tu wrączka. Ale oczywiście światła są potrzebne. Są. O, ci Tomek zademonstruje. Dawaj. Dawaj, nie udawaj. Ale nie sąsiadą tutaj, tam. Tomkowi dwa razy nie mów. O, to wygina też. Ścigać się tą drugie moją emerytką. No. Ty tak nie rób, nie? Dobra. Następnym razem jak przyjechał, jak bokiem poleciał. Dobra, zaraz będzie gleba. No to chodź tam. Słuchaj, takiego kiedyś, jak będziesz chciał, nawet używanego możesz kupować i naprawdę warto, nie? Mogę ja zademonstrować? Nie, Kubuk. Ty nie jesteś ubrany, ty musisz być ubrany. No to zademonstruj, dobra, bo Kuba się tu będzie... Ładnie cofnie, powoli. Ładnie cofnij Robertowi. Tak, żeby Robert widział, okej? Pomachaj, Robert. O. Obróć się tak, żebyś pokazał Robertowi, jak jedzie to, tak? Ja ci podpowiem, jak będziesz zakręcał kierownicą, nie? Do tyłu to, no, do tyłu nie jedź, bo do tyłu ma dużą moc. Do przodu sam ci tam, bo to jest jeden bieg, nie? I samo tam w sumie jedzie. Ale jak będziesz zakręcał, nie? To po prostu zwolnij. Zwolnij, żeby... On ci nie zgaśnie, nie? Jak puścisz gaz, o widzisz jak on... Ale wstecznego nie włączaj, nie? A tam do przodu. O. No zrób kółko małe. Zrób kółko. Zrób kółko. Kółko zrób małe. Jest jedynka. A on musi się cofnąć. Tylko nie wywal się. No maluch. Od małych kurdu pewnie na tył. To jest?
Dobra. Jak sobie tylko tak lekko pyrkniesz, to... A ci nie dadzą. Dobra! No chodź tu! Już nie cofaj! Mówię wam, jak się dorwą do tego kłada, to... Dobrze sobie nogi, o. Naduj sobie hamulce. Ja nie w tym. I delikatnie, delikatnie. O, popatrz. Idealny, ideolka. A ludzie mówią, że jestem głupi, że jestem wariat, że nie mogą jeździć. Każdy może jeździć, nie? Może? Może. Zrywny, zrywny. Przysuń się do przodu trochę. Zatrzymaj. O, dobrze. Jeszcze możesz nawet troszkę bliżej. No i możesz sobie odkręcić więcej gazu. Jeszcze, jeszcze. Jedź, jedź, jedź. Ostro! Kajo Polska. Kajo Polska. Sprzęt dla każdego. I hamulec, i zakręt. Robert, jak skręt robisz, to się pochylaj w tą stronę, co skręcasz. Jak tak, kierownicę, to tu się pochyla. Ok? Dobra? No. No piękne, to jest po prostu piękne, prawda Kuba? Mhm. Nie sądzisz? No, sądzę. Jednak kłady są dla każdego. No, kłady są dla każdego. Zobacz, i się pochyla, tak jak powiedziałem. I w sumie na następny raz już bąkole może kręcić. Byś pojeździł? No i taka radość, jedzie Robert. Zapyla. Coraz dalej się zapuszcza. I co, jak Robert, jak wrażenia? Fajnie. Powiedz. Fajnie? Fajnie? No. Zadowolonyś? Bardzo. Wierzysz? Już teraz? Bo w nocy będziesz tylko manetę wduszał? Tak. Ja się teraz golnę, dobra? No, Robert, no to powiedz jeszcze, co, jak, jakie są twoje odczucia fajnie z jazdy? Fajnie, tylko trochę zimno. No, a nie zagrzałeś się na kładzie? Nie. Adrenalina była? No. Była. A idziesz. U ciebie była adrenalina. U mnie nie było adrenaliny, u mnie było. Był banan na gębie. No, taka frajda. Nara hejos, może wszyscy powiemy. Pokładem to się bączki tylko sadzi. Dzisiaj wszyscy zadowoleni. Nara hejos. Nara hejos! A zapiąć się nie mogę. A to przepraszam. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro
Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. End.